Cześć, tu tatuś, dziś Bezolusia, kolejny dzień daily, 13, święta i po świętach, jak to mówią. Czas na szybkie testowanko, tak jak mówiliśmy na ostatnim odcinku Kła. Zobaczymy, co on potrafi, już tam parę razy nim zagrałem. Jesteśmy w tej chwili na 61 poziomie, więc myślę, że w tym tygodniu daily się skończy. Trzymajcie kciuki, jedziemy z koksikiem, jak to mówią, wybieramy kiełka. Zobaczymy, co on potrafi, ale będziemy wykorzystywać go do zbierania żetoników, wygraj 3 bitwy, klejnoty. Zobaczmy, jak pójdzie Kłem. Lecim na Szczecin. Znaczy nie na Szczecin, tylko do zbierania klejnocików. Kogo mam w drużynie? Mam nadzieję, że dobrych zawodniczków. Chociaż powinno mi być łatwiej, bo on ma niski poziom, więc przeciwnicy też są... Uż ty! Ależ mnie tutaj zaatakował. On ma fajny super atak, jeżeli jest na przykład trzech w pobliżu, to on wszystkich trzech atakuje. Kopiąc, ma super kika. Mam nadzieję, że to jakoś wam pokażę, bo przed chwilą niestety wykorzystałem go w złym momencie. Wow! I tracimy klejnociki. Mieliśmy już ich 6. Lecimy dalej, zobaczmy. Nie, no znowuż mnie rozwali. Mam już ten super atak, zaraz go przy... Teraz. Ale tylko jednego, jedną kopnąłem tak naprawdę, nie jednego. Ile mamy? 3, 6. Na razie wyrównana gierka. A byłoby lepiej. Dobra, jedziemy. Uciekaj z tymi diamencikami, bo trzeba lecieć z punkcikami następnymi. To jest o tyle... No chodź. Ja też muszę uważać. I wygrana? Tak jest. Mamy wygraną. Na razie gramy się nim całkiem. Myślę, że jak będzie większą, ma bardzo silne uderzenie, nawet te strzały, nie wiem, czy mam tam strzela. Zagramy jeszcze raz i od razu dojdzie nam punkcik, bo jest teraz, żetony są, doszła nowa za kolejne kontynuacje grania, jakby tak. Czyli nie wychodzimy, czyli klikamy, gramy i wtedy zdobywamy kolejne punkciory. Bracie, kamracie, to już nie jest tak fajnie. Muszę uciekać, się troszkę podładować. Tam są, dobra, to ja ich tutaj cwaniaczki. Ale mnie tutaj zaatakował Ameriko bodajże ma na ksywkę. Dawaj z tym kijeczkiem tutaj. Właśnie przed chwilą wykonałem super atak, ale tutaj tego fajnie nie widać, bo jest tam wszędzie trawka. On atakuje tych, co ich widzi. Riko. Dobra, mam super ataczek, ale to muszą wyjść tutaj. Dawaj. Aj. Broni mnie bombka. No i chyba to jednak przegramy, czyli na razie 1-1. Słabiutko teraz poszło, ale nie szkodnie, zawsze się wygrywa, jak sami wiecie. Damy kontynuację, to już będziemy mieli następne... Następne do żetonów punkciki. No, widzicie, skorzystaj z opcji, zagraj ponownie. O, tak to się nazywa. To lecimy na Szczecin. Zagraj ponownie. Mam nadzieję, że teraz mi wyjdzie. Wy napiszcie w komentarzu, jeżeli oczywiście macie na to ochotę. A, zostawcie łapeczki w górę, kochani, łapeczki. Subskrypcja nasza ma być. No i dzwoneczek, żeby was informowało. Myślę, że po tym daily zaczniemy kolejne openingi. Jeszcze nie wiem czego, ale mam nadzieję, że czegoś fajnego.
Mam zamiar skoczyć z Solusiem do sklepu i wybrać jakieś fajne zabaweczki. Dobra. Lecim, lecim. Ktoś tutaj się zbliża. Trochę mi się nie podoba do tego ta plansza, że tak powiem. Fajna by była do gry wchowanego. Dobra, super kick poszedł. Pewnie tu się zbliża. Aha, naciągaj. Czyli tu są Rico, dobra. Tam są gegarki. Mam pokonanego. Dużo lepiej na lidzie, chyba lepszych zawodników mamy. Albo tamci są dużo gorsi po prostu. Aż. Uciekaj! Zrobiłem manianę, bo straciłem nasza drużyna przede mnie straciła. Uciekaj! Ty tu już się tu nie angażuj w walkę. Aj, kopnąłem ścianę. Pewnie noga mi odpadła. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, pchaj się, nie, pchaj się, chłopie. Jest kamion, mamy drugie zwycięstwo. Nasz ziomik wypuścił tak zwanego drona, ale nie był nam potrzebny. Jeszcze jedna i 200 żetoników wpada. Zagraj ponownie. Trzymamy kciukory i gramy. No i zostawiamy łapeczki oczywiście. Dziś Oluś ma wolne, dzisiaj go nie ma, ale mówiliśmy się, że Oluś w następnym odcineczku będzie. Przypominam, że pewnie w ostatnim odcinku z Daily z Brawl Stars znowu zagramy z widzami. Ajajajajaj. Mam chrypkę, bo niestety u nas wszyscy znowuż troszkę chorzy. Ja na razie nie, ale może tak być, że będę też przeziębiony. Dobrze. Aj! Mnie rozwali. Mamy 3-2. Tym razem trochę nie pom... Dobrze. Dobra, teraz możemy pomóc kilka sprzedać, bo niech wyjdzie, żebym znowu ścianę nie kopnął. Oż ty. Dobrze, rozwalony. Wow! Dawaj, rozwalać go. Dobrze, nie ucieknie nam z żetonikami. Sypcio. Dobra, zbierzkę. Będziesz na wszystkie. Aj, nie można do niego się zbliżać. Dobra, pokonane. Tak jest, mamy trzecie, czyli mamy 200 żetonników zdobyte. Nie idzie nam to szybko, tak jak w tych odcineczkach, gdzie mam już przygotowane i zdobywam na przykład 4000. Ale nie szkodzi, bo jak to mówiłem, jesteśmy złodzi. Dobra, wychodzimy z tego, bo już tutaj jest zdobyte. Zobaczmy, mamy 62 poziom. Oluś ma do otwarcia już raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skrzyneczek. Mam nadzieję, że znowu kogoś dropniemy. Myślę, że z granka na tyle. Zajrzyjmy do klubu. Klub Oluś i Tatuś. W tej chwili online jest tylko jedna osoba, a w klubie mamy Kotobyka, Mario Kosa, Kaczmira, Króla Juliana, Kinie Mistrza i innych. Pozdrawiam wszystkich, którzy proszą o pozdrowienia. Niestety zapomniałem teraz waszych ksywek. Na następnym odcinku postaram się przygotować i was pozdrowić, moi mili. Dobra, myślę, że jeszcze jak byliśmy w klubie, może... Spróbujemy, zobaczmy ile osób jest. Jest tylko Mistrzu. Ostatnio w nim grałem. Zobaczmy co tu jest do zrobienia jeszcze. Wygraj bitwy. Pokonaj 9 przeciwników. To jeszcze spróbujemy z nią. I tym oto miłym
optymistycznym jakby akcentem zbliżamy się do końca. Zobaczymy, ilu pokonam przeciwników. Teraz napiszcie w komentarzu, kto dotrzymał do tego momentu, ile mi się uda pokonać. I to będzie ostatnia. Mocny zawodniczek. Ona ma słabe strzały, ale... Ej! Na razie nie udało mi się nikogo. Dobra, lecimy dalej. No chodźcie tutaj bliżej, tu ktoś z mniejszą odpornością, ale nas tu zaszedł od tyłu, że tak powiem. Czyli nadal zero, nikogo nie pokonałem, no to sobie ten moi mili. No. Ale teraz tak jest pierwszy. Nie wiem, czy to on, czy Edgar go pokonał, czy ja. Odliczanie, mamy punkcik, znaczy punkcik. Teraz to mi do niczego nie jest potrzebne. Mi tu zależy na pokonaniu jak największej ilości. Chyba mamy trzy. Muszę ją, tak jest, trzech albo czterech. Aj. Dobra, wygrana i patrzymy, zobaczymy, który z was zgadł. Bliżej napisał, Oluś najlepszy i pokonany tylko dwóch. God damn. Dobra, kochani, no to tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się, do jutrka. Jutro z Olusiem otwieramy skrzyneczki i zobaczymy, co jeszcze zrobimy. Może w coś zagramy, może zagramy z widzami już, a może nie. Bądźcie czujni. Jutro pewnie odcinek po 18. Trzymajcie się cieplutko. Nie.